na wszystkich bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Konrad Kapucin, a to są Rady Konrada i dzisiaj w moim odcinku porozmawiamy sobie o moim dziedzictwie, czyli o Kapucinie. A dzisiaj moim gościem będzie mój własny ojciec, Zenon! Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Pijam sobie kapucinkę, zaraz zaczniemy. Kapucin Konradowe, pij, by nie upaść na głowę. Kapucin poleca, teraz dostępne w każdych sklepach. Dobrze, jesteśmy już po reklamie, po intrze. Tak więc jak wiecie, pochodzę z bardzo szlachetnego rodu kapucinów, tak. Szlachetny ród kapucinów. Ale jak sporządzić porządne cappuccino? Już wam mówię. Musicie mieć wodę, czaj, cappuccino w saszetce, najlepiej konradowe oczywiście, oraz gazówkę i kubek. Nie polecam robić cappuccina w ekspresie, bo to nienaturalne i niekonradowe. Cappuccinowe. Bardzo dobre, śmieszne meme. Ale do rzeczy, panie i panowie. Najpierw wsypujemy cappuccino do kupotem. Podgrzewamy w czajniku wodę na kawę. Następnie lejemy gorącą wodę do kubka. I mamy najlepsze cappuccino w Polsce! Tyle ode mnie na temat cappuccina. Teraz pojawi się mój tata i powie wam więcej o tym, jak powstał ród cappuccinów. Drogie dzieci oraz synu, pedale, jako już jestem ojcem Konrada Kapucina, opowiem wam trochę o rodzie kapucinów. Wszystko zaczęło się od mojego dziadka Mariana Piździocha Kapucina. Zasłynął on z tego, że powstało, a jakże, cappuccino oraz nasz ród. Więc dziadek sobie kiedyś myślał, gdyby istniało coś podobnego do kawy, ale o innym wyglądzie. Myślał i w końcu wymyślił, że obije pianę z mleka i dosypie do tego szczyptę czekolady. Tak oto powstało cappuccino! Nasze wielkie i szlachetne. Więc dziadek spróbował tego i poszedł do gospody chwalić się swoim wynalazkiem. I ludzie wymyślili tą właśnie nazwę. Cappuccino. Oraz, żeby uczcić wynalazcę cappuccina, nazwali go mojego dziadka Kapucin. I tak powstał szlachetny ród cappuccinów. A my tworzymy najlepsze cappuccino w Polsce. Razem od 80 lat. Warto kupować nasze produkty. Ja byłem Zenon Kapucin. A my głosimy prawdę. Dziękuję. Dziękuję tato jeszcze raz za przybycie. Ja bym chciał tutaj się jeszcze raz z wami pożegnać. Tak więc wbijajcie mnie na kanał. Nie na kanał taty, ale za to na mój kanał, na kanał Nikodema tak naprawdę. A w kolejnym odcinku Sergio Cannelloni wraz z alkoholem, a za 2 tygodnie będziemy mieli mojego brata Grzywę, z którym będziemy gadali o mięśniach. Tak, dokładnie, będziemy o siłowni gadać, więc Grzywa przyjdzie, mój upośledzony brat, więc warto wbijać i oglądać, trzymajcie się ciepło, pa pa!